druk nr 8. Proszę Państwa, dotyczy projektu zarządu w sprawie wniosku do Urzędu Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego, przebudowa ulicy Klasztornej. Ta przebudowa, proszę Państwa, to jest przebudowa w zakresie drogi wraz z całą infrastrukturą. W 2013 roku przygotowanie dokumentacji 400 tysięcy złotych. W 2014 roku realizacja zadania 5 milionów złotych. W 2015 roku realizacja zadania 6 614 450 tysięcy złotych. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Pani Radna Stabryła Anna, bardzo proszę. Ja chciałam zapytać, jaka kwota już w ramach umowy społecznej już była przeznaczona na remont, jak właśnie tutaj w osiedlu mówiła. Na ulicy Klasztornej mówiły. Znaczy, co mam na uwadze? Że po prostu mieszkańcy Zielonej, mieszkańcy Mogiły, Stowarzyszenie Zielona Mogiła bardzo się upomina o to, żeby tam rekompensaty, a wręcz nie chcą tego zakładu termicznego przetwarzania odpadów. Znaczy, dostaliśmy wykaz wszystkich zadań z szczególnymi kwotami, które były realizowane na terenie dzielnicy 18. Ten wykaz będzie udostępniony na stronie internetowej po przygotowaniu go zgodnym z zapisami związanymi z ujawnianiem nazwisk, ponieważ takie informacje do nas też zostały przekazane, więc musimy to w odpowiedni sposób przygotować. I każde zadanie jest napisane, w tym zadaniu jest podana informacja, kiedy to zadanie było realizowane i jaka kwota jest realizacyjna tego zadania. Tak, ja w tym momencie tylko tak mi powiedzieć, każdy będzie mógł sobie to wziąć, przeliczyć, zobaczyć, jakie to kwoty były na poszczególnych terenach dzielnicy 18 w zakresie tych kwot, które są związane z realizacją tego zadania odnośnie rekompensat. Tylko musimy to przygotować. To otrzymaliśmy chyba już w tym momencie ze wszystkich wydziałów, prawda? Tam jest, no właśnie, bo to niektóre zadania były realizowane stricte dla osób prywatnych, chociażby dotyczące na przykład przyłączy i dostaliśmy imię, nazwisko z tymi adresami. Nie możemy tego udostępnić, więc musimy to przygotować w odpowiedni sposób, aby mogło to pójść na w zakresie informacji, która jest udostępniona przez nas na stronę. Jak to będzie tylko gotowe, to będzie to usłyszeć. Dlatego nie potrafię dziś odpowiedzieć, jaka to jest kwota, szczególnie na obszar, o który pani pyta, dotyczący ulicy, czy też osiedli Mogiła, Lesisko, tego nie takie kwoty. W całości, tak jak już wcześniej mówiliśmy, to była kwota rzędu 32 milionów złotych za te zadania, tak mniej więcej na wszystkie, które były wykonywane odnośnie zadań rekompensacyjnych, ale to mówiłem w latach 2009-2010. Oczywiście 2011 też były, ale też jakby będą uzupełnione wszystkie zadania. One będą pokazane, bo wystąpiliśmy w końcu. Przebudowa ulicy Klasztornej jest bezsprzecznie bardzo istotna i bardzo ważna, bo proszę Państwa, po pierwsze jest to przebudowa ulicy, która jest dojazdem do mostu, który łączy dwie dzielnice przez Ląd Wanny, który jest bardzo często obciążony ruchem kołowym. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś pytania? Pan Radny Wiecław. Ja właśnie chciałem nawiązać do sytuacji takiej, że ta przebudowa rekonstrukcji klasztornej to już są obietnice sprzed wielu lat. Porównując do innych zadań, które tutaj my przygotowujemy, bezsprzecznie najważniejszym zadaniem moim zdaniem, zwłaszcza w kontekście takim, że obiecywana budowa obwodnicy S7 oddaliła się już konkretnie i prawdopodobnie dopiero będzie realizacja od 2014 roku do następnych lat, czyli pierwotny zamysł obietnic, która tamta rada przyjęła jak ciepłe bułeczki, że w 2009 roku będzie obwodnica budowana. Oczywiście nie została ta obwodnica zrealizowana, a
Co za tym idzie, to co mówił Pan Przewodniczący tym momentem, że ruch niejako łączący dwie duże strony Krakowa, jakby wschodnie, wschód i południowy, wschód przez most Wandy, kieruje się głównie przez ulicę Giedroyciak i Klasztorną, natomiast Klasztorna do niczego się nadaje w tym momencie. Jest tylko ogromne utrudnienie dla mieszkańców, którzy tam mają jeszcze przez ładnych parę lat funkcjonować. I w związku z tym uważam, że uzasadnienie do tej uchwały powinno być rozbudowane, zanim do tego, że nie została zrealizowana obietnica budowy obwodnicy. Czy to jest wina miasta, czy ministerstwa, czy innych instytucji, to już mnie to nie interesuje, bo to jest fakt taki, że wycięto drzewa w ilości kilkuset sztuk, być może nawet kilka tysięcy, które stanowiły barierę między kombinatem a osiedlem Mogiła, pod budowę przyszłą tej drogi obwodnicy. Zniszczono wiele domów, w tym zabytkowe domy. To nagle stanęło i w tym momencie nie mamy innego wyjścia, jak prosić, czy wręcz w inny sposób, jako radni, reprezentujący państwo wszystkich mieszkańców Nowej Kuty, o to, żeby po prostu tą drogę udrożnić, usprawnić i żeby ta modernizacja nastąpiła jak najszybciej. Dlatego ja już nie mówię jako o prawach rekompensat, bo to nie, na pewno nie o to chodzi, tylko że w tym momencie po prostu, jeżeli po prostu są mniej lub mniejszej wagi, tak jak ten park Wiśniowy Sad, czy jak się porówna Klasztorną, to uważam, że Klasztorna ma taki priorytet dużo większy. Dlatego ja bym prosiłbym bardzo o to, żeby rozszerzyć, jak uzasadnienie, o ten akapit za 7, jeżeli chodzi o uchwałę i pisanie potem do Pana Prezydenta o to, żeby jak najszybciej tą drogę zmodernizować. Dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałem jeszcze dodać, że ta przebudowa Klasztornej oczywiście nie jest stricte od początku związana, proszę Państwa, z budową ZPTO. Przede wszystkim modernizacja Klasztornej to jest rekompensata związana z budową mostu Wandy. Wiemy, że też były protesty mieszkańców w tamtym czasie i w tamtym czasie gdyby wybudowano ulicę Giedroycia, która miała odciążać Klasztorną. Dziś wiemy, że ten plan nie do końca się w tym zakresie powiódł, ale tak jak Państwo widzieli, 1999 na 2000 wtedy chyba powstał most Wandy, jak dobrze pamiętam. Tak, to mamy 12 lat już, kiedy jest to realizowane. Pierwsza część ulicy została zrealizowana z pieniędzy za ZPTO, czyli ta od ulicy Jana Pawła do ulicy Żaglowej, tak? Do Żaglowej, a ta druga stoi i dalej czeka. Czy jeszcze jakieś dyskusje? Nie widzę. Proszę Państwa, w zakresie uzasadnienia wprowadzała to poprawkę, która brzmi w następujący sposób. Po zdaniu działania podjęte w wyniku realizacji mniejszej deklaracji przyszłych mieszkańców 2018 roku, ale również wszystkich mieszkańców Krakowa. Zadanie powyższe jest zrównoważeniem braku realizacji w powyższym obszarze miasta Krakowa drogi ekspresowej S7. To jest autopoprawka, proszę Państwa, do uchwały. Przechodzimy do trybu głosowania. Druk numer 8, projekt zarządu. Dobre zdarzenie jest taka do wprowadzenia do środków finansowego obiektywnego planu inwestycyjnego. Zadania przebudowa ulicy Klasztornej. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. Stwierdzam, że Rada przyjęła powyższą uchwałę na druku numer 8.